dobie cyfryzacji coraz więcej produktów i usług, jakie znamy, otrzymuje swój elektroniczny odpowiednik. Jak pokazują liczne przykłady, nowoczesne rozwiązania pozwalają znacznie oszczędzić czas i uprościć niemal każdą czynność. Według Krzysztofa kolejnym do zrewolucjonizowania powinien być sposób poszukiwania pracy. Impulsem do stworzenia takiego rozwiązania były jego wcześniejsze doświadczenia rekrutacyjne. Niejednokrotnie przypominały one przedzieranie się przez prawdziwy gąszcz ofert. To musiało być męczące dla obu stron. Na niektóre rozmowy o pracę przychodziło się nawet nie wiedząc, ile można zarabiać. Którą drogę wybrać? Komu zaufać? O gąszczu Krzysztof wie dużo, bo jest pierwszym Polakiem, który ukończył najcięższy bieg wytrzymałościowy świata – Jungle Marathon. Przebiegł ponad 250 km przez amazońską dżunglę i powrócił z przekonaniem, że skoro przeżył tam, to da sobie radę i w biznesie. Jego głowę zaprzątało pytanie – jak sprawić, aby uniknąć przypadkowych spotkań rekrutacyjnych i odbywać tylko te, które najlepiej odpowiadają naszym oczekiwaniom? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie Krzysztof zamienił ciepły etat inżyniera na pogoń za realizacją innowacyjnego pomysłu. Myślał o aplikacji, która sprawiłaby, że umówienie się na rozmowy o pracę stanie się tak proste, jak zamówienie pizzy. Praca raz? Czemu nie? Obserwował rynek w poszukiwaniu odpowiednich narzędzi do realizacji takiego przedsięwzięcia. W tym czasie na popularności zyskiwały chatboty, czyli programy komputerowe, których zadaniem jest prowadzenie konwersacji w naturalnym języku rozmówcy. W połączeniu z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji jawiły się jako właściwe odpowiedzi na pytania Krzysztofa. Dlatego nie czekał, tylko razem ze wspólnikami założył startup Emplocity. Zapamiętaj, startup to młode, innowacyjne przedsiębiorstwo poszukujące inwestorów dla swojego modelu biznesowego, którzy zapewniliby mu wzrost udziału w rynku, a co za tym idzie, zysk. Żeby dobrze wystartować, zwrócili się o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich. Jak przystało na innowatorów, formalności dopełnili przez internet. W efekcie starań otrzymali grant w ramach zwiększania innowacyjności gospodarki i budowy społeczeństwa cyfrowego. Zapamiętaj, grant to bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana w drodze konkursu przez organizację publiczną, przeznaczona na sfinansowanie projektu. Zdobyte środki przeznaczyli na budowę prototypu, szlifowanie języka sztucznej inteligencji i poznawanie branży HR. By rekrutacja zakończyła się sukcesem, a pracownik i pracodawca zostali ze sobą długie lata, bardzo ważne na etapie rekrutacji jest odpowiednie dopasowanie predyspozycji kandydata, jego oczekiwań i możliwości do wymogów pracodawcy. Im szybciej dopasuje się dane cechy, tym prędzej będzie można znaleźć idealnego pracownika. Emplobot zada Ci kilka pytań, m.in. o doświadczenie, umiejętności i znajomość języków obcych oraz oczekiwania finansowe i rodzaj umowy. Udzielone odpowiedzi uważnie przeanalizuje i dzięki wykorzystaniu rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji przeszuka bazę kilkuset tysięcy ofert, aby dopasować Twój profil do najlepszych z nich. Dzisiaj już każdy z dowolnego miejsca w Polsce za pośrednictwem internetowego komunikatora może rozpocząć konwersację z osobistym doradcą zawodowym w poszukiwaniu nowej pracy. Emplobot obsługuje najtrudniejsze etapy rekrutacji i selekcji kandydatów, pomagając w podejmowaniu właściwych decyzji, pozbawionych uprzedzeń czy błędów. Wyścig po sukces nie udałby się bez odpowiedniego wsparcia. Szukali mentora. Kogoś, kto zna rynek rekrutacji lepiej od nich i będzie służył doświadczeniem. Kogoś, kto ma kontakty i otworzy przed nimi każde drzwi. I znaleźliśmy go na maratonie. Z Danielem połączyła ich nie tylko pasja, ale i podobny sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość. Jego mentorskie wsparcie, wiedza i doświadczenie okazały się nieocenione. Wspólnie zaczęli konsultować pomysły i analizować je pod różnym kątem. Od sportu do biznesu. Po kilku rozmowach Daniel postanowił zainwestować w przyszłościowy projekt Emplocity. Stał się aniołem ich biznesu. Zapamiętaj, anioł biznesu to prywatny inwestor, który angażuje własne środki finansowe, kontakty i doświadczenie dla rozwoju wybranego startupu. Nigdy nie wiesz, kogo i gdzie spotkasz, dlatego pamiętaj, że warto rozmawiać. W drodze do zapewnienia firmie stabilności trzeba było poznać podmioty tworzące otoczenie firmy, tak zwany ekosystem biznesowy. Zapamiętaj, ekosystem biznesowy to szereg przedsiębiorstw i organizacji połączonych ze sobą wspólnotą interesów i pomagających sobie wzajemnie. W
W skład takiego ekosystemu wchodzą na przykład badacze, testerzy rozwiązań i mnóstwo firm, które mają wpływ na tworzenie i dostawy produktów firmy. Dzięki temu masz dostęp do najlepszych zasobów i najnowszych rozwiązań. Krzysztof porównuje doświadczenia z biegów ekstremalnych do sfery biznesowej. Jak mówi, w porównaniu z ultramaratonami w Puszczy Amazońskiej, biznes wcale nie jest taki ciężki. Przyznaję jednak, że gdyby zaczynał od początku, w pierwszej kolejności poszukałby mentora z branży, w którą chce wejść. Celem firmy Emplocity jest rozwijanie Emplobota, aby nie tylko pomagał w znalezieniu kandydatowi pracy, ale również towarzyszył i wspierał go podczas całej drogi rozwoju zawodowego. Chciałbym, żeby historia Emplocity była dla innych inspiracją, że dzięki ciężkiej pracy, uporowi i wytrwałości możemy zmieniać świat na lepsze. Podsumowanie. Tak oto na przykładzie Krzysztofa i firmy Emplocity przekonaliśmy się, że dzięki wytrwałości można osiągnąć dobry wynik również w biznesie. Poznaliśmy też innowacyjny pomysł na startup, przybliżyliśmy sposób na dodanie biznesowi skrzydeł oraz dowiedzieliśmy się, czym dla firmy jest jej otoczenie biznesowe. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.